czy zdarzyło Ci się kiedyś tak, że wyznaczyłaś jakiś cel w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym i niestety go nie zrealizowałaś na etapie tych małych kroków, tak jakbyś tego oczekiwała, ponieważ zgubiło Cię lenistwo? Tak, chciałabym dzisiaj o tym porozmawiać. Co robić wtedy, kiedy nam się nie chce robić? Czyli co zrobić, jak zadziałać na własnej osobistej sprawczości wtedy, kiedy po prostu dopada nas leń, kiedy chce nam się zostać w łóżku, chce nam się posiedzieć na kanapie i nie mamy najmniejszej ochoty na realizację małego kroku, który doprowadzi nas do większego celu. Jeżeli ten temat w jakiś sposób Cię dotyczy, zostań koniecznie ze mną. Jestem ciekawa, jak dużo osób ze mną zostało i czy faktycznie macie czasami tak, że nie chce Wam się wstać wcześniej z łóżka, po pracy nie chce Wam się czasami przebrać w strój sportowy i zrobić trening. Uwierz mi, że ja kiedyś też tak miałam i potrzebowałam tak naprawdę nauczyć się, co zrobić wtedy, kiedy mi się naprawdę nie chce, a kiedy cele, które sobie postawiłam, są związane z moimi marzeniami i pragnę je tak naprawdę osiągnąć, bo uwierz mi, czasami też mi się nie chce. Dziś pozwalam sobie poruszać ten temat, bo przez długie, długie lata wypracowałam taką swoją samodyscyplinę, konsekwencję, która pozwala mi się realizować i życiowo, i zawodowo. I dzisiaj też chcę Cię tym zarazić, ponieważ właśnie obalenie takich sytuacji, kiedy nam się nie chce, powoduje to, że szybciej dochodzimy do miejsca, w którym chcemy być. Więc moi drodzy, co robić, gdy nam się nie chce? Moja odpowiedź jest prosta. Zrób cokolwiek. Co to znaczy? Jeżeli postawiłaś sobie cel chociażby jakiegoś regularnego treningu i masz zapisane, że codziennie czy tam co drugi dzień realizujesz trening 30-minutowy, to wtedy, kiedy Ci się nie chce, zrób cokolwiek. Niech to będzie 10 pompek, niech to będzie 10 przysiadów, zacznij cokolwiek robić, a uwierz mi, że nasz mózg wtedy dostanie taki sygnał, aha, to jest czas na trening, więc ja się muszę teraz skupić i zacząć działać. I wtedy, kiedy już wstaniesz z tej przysłowiowej kanapy, zaczniesz robić tych 10 przysiadów, czy chociażby wyjdziesz na dwór, żeby się przespacerować, to już organizm dostanie taki sygnał, że coś się dzieje i jest bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, że dokończysz ten trening, że wychodząc na spacer może zaczniesz biegać, tak? I nawet w momencie, wtedy kiedy Twoim celem byłoby na przykład przebiegnięcie 5 km, to uwierz mi, że lepsze jest to, jak przebiegniesz 2 km, niż wtedy, kiedy się zatrzymasz i powiesz, że dzisiaj nie idę. Dlaczego? Dlatego, że jak drugi raz pojawi się taka sytuacja, że Ci się nie chce, to już wtedy będzie Twój mózg miał taki sygnał, ostatnio pozwoliłeś sobie nie iść, to dzisiaj też wielkiego nic się nie wydarzy, tak? Więc nawet wtedy, kiedy Ci się nie chce, zrób cokolwiek. Ja pamiętam, jak pisałam książkę, to też czasami mi się nie chciało i to nie było tak, że ja czekałam na jakąś wenę, czy pisałam tylko wtedy właśnie, kiedy ona mnie najdzie. Ja pisałam książkę wtedy, kiedy miałam zablokowany w kalendarzu czas na tą czynność, tak? Czyli miałam na przykład od 6 do 7 zapisane, że piszę książkę i wstawałam i pisałam. I czasami też mi się nie chciało, ale zaczynałam od jednego zdania. Czyli jak napisałam jedno zdanie, to później pojawiło się drugie, trzecie, czwarte, za chwilę jakaś myśl wpadła następna i okazuje się, że po tej godzinie miałam 6-7 stron napisanych, a też mi się nie chciało, ale zawsze wychodzę z założenia, że lepsze jest zrobione cokolwiek od niezrobionego, tylko przełożonego, więc to jest moja na pewno taka recepta, zrób cokolwiek. Jeśli chcesz na przykład osiągnąć jakiś cel sprzedażowy i nie masz dzisiaj ochoty dzwonić i wykonywać telefonów sprzedażowych, to wykonaj tylko jeden. Być może pójdzie Ci on tak, że naładuje Cię taką energią, taką sprawczością, że po tym telefonie skutecznym w sprzedaży będziesz chciała wykonać drugi, trzeci, czwarty i piąty, ale zrób cokolwiek. Jeżeli masz na przykład na celu posprzątanie
swojej garderoby, wymiany na przykład z zimowej na letnią i tak dalej. I też przeraża Cię ogrom tej pracy, bo umówmy się, to zajmuje sporo czasu. To zrób jedną rzecz, tak? Czyli na przykład jedną półkę, albo szufladę z bielizną, albo zajmij się tylko na przykład okryciem wierzchnim, tak? Przejrzyj swoje kurtki, płaszcze, kamizelki i tak dalej. To na przykład też się dotyczy mnie, jeżeli chodzi o wystawianie jakichś rzeczy na Vinted, takich, których już nie chodzę i które już są zbędne w mojej szafie. Ja nie przepadam za tą czynnością, żeby to opisywać, fotografować, wyszukiwać w szafie i tak dalej, i tak dalej. Więc miałam w pewnym momencie taki duży wieszak rzeczy, które czekały na wystawienie i one właśnie czekały na wystawienie i były moim takim potworem, który po prostu na coś czeka, a mi się nie chciało tego zrealizować. I znowu wróciłam do tej mojej recepty zrób jedną rzecz i tak naprawdę postanowiłam sobie, że każdego wieczora będę wystawiać dwie rzeczy, dwa wieszaki, tak? Czyli obfotografuję dwa ubrania i wtedy będę to opisywać, wstawiać zdjęcia na Vinted i kończę sprawę, bo jakbym miała zrobić 40 rzeczy, to bym naprawdę padła. I uwierz mi, że to tak fajnie znowu u mnie zadziałało, że jak dana rzecz na przykład się sprzedała, czy było jakieś zainteresowanie i tak dalej, to też mnie pobudziło do tego, żeby tych rzeczy wystawić jeszcze więcej i jeszcze więcej. Więc to Ci bardzo polecam. Jeżeli Ci się nie chce, to jest Twój nastrój, tak? Takiego po prostu niechcenia się. Więc moim drugim takim pomysłem dla Ciebie jest to, żeby zmienić nastrój. Czyli żeby z takiego malkontenctwa wejść na poziom działania. I teraz też się zastanów, co na Ciebie wpływa, że wchodzisz właśnie w taki poziom działania, tak? Być może jest to rozmowa z jakąś osobą, która Cię napędza, która Cię dodaje energii. Jeżeli niech posłuży ten przykład telefonu sprzedażowego, do jakiegoś klienta potrzebujesz zadzwonić, a totalnie nie masz na to nastroju, to odpal sobie może jakieś wideo, jakiś podcast, jakąś nie wiem, może Insta Live, gdzie ktoś mówił o podobnym zagadnieniu, które Ty chcesz przedstawić klientowi i zyskasz dzięki temu taką energię i będziesz pobudzona do tego, żeby wykonać jednak ten telefon, tak? Pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli nie chce Ci się, nie wiem, sprzątać w domu, czy porządkować jakiś szuflad w biurze, na przykład, bo masz właśnie taki nastrój leniwca, to pomyśl o tym, jak na przykład możesz podwyższyć swoje tętno. Idź na spacer, przewietrz umysł, i dzięki temu wrócisz też taka naładowana inną wibracją i być może będzie bliżej do tego, żeby właśnie zająć się tymi celami. Jeżeli padło słowo cel, to też chcę Ci tylko przypomnieć, żeby te cele, które realizujesz, wynikały z Twojej listy marzeń, z Twoich wartości. Jeżeli jest coś, w czym się męczysz, może to nie jest Twój cel, może realizujesz cel szefa, męża, dzieci, czy sąsiada, czy kogoś, kto kiedyś Ci powiedział, że tak wypada, albo tak byłoby dobrze, żeby było, tak? Czyli zastanów się w ten sposób, czy ten cel, który jest na liście, on Cię męczy z powodu właśnie takiego niechcenia się, czy on Cię męczy jednak z takich głębszych powodów i wyciągnij tutaj wnioski. Możesz zostawić też na siebie jakąś pułapkę. Ja na przykład tak swego czasu robiłam, że jak miałam na celu zrobić poranny trening, to w pierwszy, co, jak się budziłam, to miałam przy łóżku leginsy, cały strój sportowy, buty i jak tylko wstawałam, to od razu to zakładałam, ponieważ ja tak działałam, być może u Ciebie też się to sprawdzi, że jak już mam na sobie leginsy, już mam cały strój sportowy ubrany, to ja już zrobię ten trening. A wtedy, kiedy wstawałam, na przykład przyszłam zrobić kawę, przeczytać książkę i coś tam jeszcze, to w tym czasie tyle rzeczy się wydarzyło, że zanim ja ubrałam ten strój sportowy, to już miałam takich kilka, wiecie, punktów, które się pojawiały, sygnalizowały, że jednak może odpuścisz sobie dzisiaj ten trening, więc to na mnie naprawdę bardzo dobrze działało. Na przykład możesz też się umówić z kimś na zajęcia. Pamiętaj, że łatwiej
zawodzić nam samych siebie, niż zawodzić kogoś innego. Więc jeżeli akurat pracujesz nad tym tematem treningów fizycznych, to może umów się z jakimś trenerem personalnym, albo umów się z koleżanką, z mężem na to, że w tej godzinie będziecie szli robić trening. Czy to będzie trening w domu, czy to będzie trening online, czy to będzie bieganie na zewnątrz, czy to będzie właśnie wizyta w siłowni. Jeżeli z kimś się umówimy, na pewno nam będzie łatwiej dojść w to miejsce, w którym powinniśmy być w danym czasie i w danej godzinie. Kolejnym moim pomysłem to to, żeby ustalić sobie nagrodę za działanie. Może to Cię zmotywuje i będziesz miała taką większą chęć do zrobienia. To wymaga dużej samodyscypliny i takiej wewnętrznej konsekwencji, ponieważ znam osoby, które ofiarują sobie tą postawioną nagrodę nawet wtedy, kiedy tego celu nie zrealizują, tak? Ale możesz sobie na przykład założyć jakiś kalendarz, gdzie będziesz wpisywać i zaznaczać, kiedy powinny się odbyć treningi i na przykład zielonym znaczkiem zaznaczysz, że się odbył, a czerwonym na przykład, że się nie odbył. Na mnie to tak mega działa. Jak ja widzę 10 zielonych znaczków, to bardzo nie chcę wpisać tego czerwonego. A możesz sobie zrobić wtedy takie postanowienie, że jak na przykład będziesz miała miesiąc i w trakcie 30 dni masz odbyć 20 treningów i za to wyznaczasz sobie nagrodę. Niech to będzie jakaś nowa sukienka albo jakiś nowy strój sportowy, może to będzie dla Ciebie motywujące. W zależności jaki cel, taka nagroda. Im więcej, im wyżej idziesz, tym jest bardziej spektakularna i to może być dla Ciebie wielką motywacją, ale skup się nad tym, żeby nie ofiarować sobie tej nagrody, nie sprezentować sobie jej, zanim nie zrobimy tego celu, chyba że znowu Twój mózg będzie działał inaczej. Ja tak zrobiłam z pisaniem książki. Jak byłam w jej trakcie, to miałam taki moment zwątpienia, czy ja zdążę i wynikało to właśnie z tego, że czasami mi się gdzieś tam nie chciało, byłam zmęczona i wtedy pomyślałam, że ja muszę sobie ufundować nagrodę, opublikować ją, opowiedzieć o niej mojej społeczności i wtedy będzie mi się lepiej pisało. I tak zrobiłam. Wtedy kupiłam bilety do Nowego Jorku w ramach nagrody za napisanie sobie książki. Opublikowałam datę premiery książki i wtedy moje pisanie naprawdę się podwoiło, bo ja już wiedziałam, że ja nie mam wyjścia, czyli postawiłam sobie takie warunki właśnie bez wyjścia. Pamiętaj o tym też, żeby nakreślić plan i określić, co będziesz robić każdego dnia po kolei. Znowu wrócę tutaj do treningów, niech będzie. Jeżeli chcesz go zrobić o poranku, to naprawdę weź długopis i napisz sobie na kartce, co będziesz robić kolejno po wstaniu. Czy to będzie, nie wiem, napicie się wody, umycie zębów, później ubranie stroju sportowego, w tym czasie pijesz na przykład kawę, czytasz książkę i od razu potem idziesz na trening. Żeby nie było takich rozpraszaczy, które Cię będą z tego wybijać, a tak będziesz miała plan dnia i będziesz od razu mogła sobie odkreślać po kolei, co się powinno zadziać w danym planie. Chcę jeszcze na moment wrócić do tego, żeby z kimś się umawiać na jakieś czynności, bo to będzie powodowało to, że będziesz też się wywiązywać z tych zadań. Jeżeli chodzi o pracę na przykład, tak? Teraz jest bardzo dużo osób, które pracują w systemie home office, ja sama tak pracuję, a wtedy, kiedy na przykład chcesz bardziej się zmotywować, czy to do telefonów sprzedażowych właśnie, czy do takiej większej produktywności w pracy, może umów się z kimś, że będziesz przez ten tydzień z tą osobą pracować, albo chociaż tego dnia z tą osobą pracować, no bo jak będziesz z nią pracować, no to chyba nie będziesz się obijać i odkładać jakichś ważnych rzeczy, no bo ta osoba też będzie widzieć, jak ty działasz, tak? Więc może to też będzie dla Ciebie czymś, co będzie fajnie u Ciebie procentowało właśnie w takiej skuteczności. Więc plan dnia i określenie to, co się robi dosłownie po kolei, wpisujesz sobie na zwykłej kartce, nie musisz mieć do tego specjalnego kalendarza. Co się wydarzy jutro, tak?
od godziny, której wstaniesz, po godzinę, którą się położysz, po kolei, co ty musisz spełnić. Niech to będą najważniejsze cele, a później zawodowo trzy najważniejsze rzeczy, które są do zrobienia w pracy, tak? Przeważnie to są takie najtrudniejsze rzeczy, które są najmniej przyjemne do wykonania. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale taki harmonogram dnia, który będziesz robić każdego wieczora na następny dzień, sprawi, że twoja skuteczność naprawdę o kilkadziesiąt dobrych procent podskoczy do góry. Możesz też na siebie zarzucić takie sidła nawyków i wprowadzania swój mózg w taki konkretny trans chociażby pracy, wtedy kiedy on dostanie konkretne bodźce. I u mnie to działało bardzo, bardzo długi czas, że ja nie piłam kawy o poranku, tylko piłam ją w momencie, kiedy przychodziłam do pracy i zawsze pracowałam z muzyką, ze słuchawkami na uszach. Więc ja dostawałam taki sygnał osobisty, że wtedy, kiedy pojawiała się kawa w ręku, wtedy, kiedy już ta muzyka zaczęła grać konkretna, która mi się tylko kojarzyła z pracą, powodowało to, że ja wiedziałam, że ja teraz zasiadam i mam swoje złote godziny i zaczynam pracować. Z uwagi na to, że prowadzę taki bardzo rozjazdowy tryb życia i mój zawód organizatora wydarzeń też powoduje to, że raz pracuję w samochodzie, raz w hotelu, raz w restauracji jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, sprawia, że mogłabym się często rozpraszać i nie umieć sobie stworzyć takich warunków pracy. I przez to, że właśnie na przykład określona muzyka powoduje to, że ja wchodzę w taki trans pracy przy komputerze, daje mi taką szansę pracować w dowolnym miejscu, tak? Czyli bardzo szybko właśnie mój mózg dostaje sygnał, że teraz, Iwona, jest czas na pracę. Więc to bardzo, bardzo Ci serdecznie polecam. Czyli tak jakbyśmy to sobie podsumowali, zrób cokolwiek, zmieni nastrój, jeżeli Twój nastrój jest taki na poziomie minusowym, to zrób wszystko, żeby wejść na pozytywną wibrację. Zastawiaj na siebie pułapki, umów się z jakąś osobą, która będzie Twoim takim, powiedzmy, bacikiem na to, żeby ten cel wykonywać. Ustal sobie nagrodę, przygotuj plan dnia od początku do końca i zarzuć na siebie sidła nawyku, które będą przypominały o tym, że wchodzisz w jakiś trans pracy, czy jakieś aktywności, która powoduje właśnie doprowadzenie swojego celu do końca. I teraz mam dla Ciebie ćwiczenie. Ja tradycyjnie w tym podcaście daję ćwiczenia na podniesienie skuteczności życiowej i biznesowej. Więc moim ćwiczeniem jest dla Ciebie, żebyś teraz sobie zapisała, czyli karteczka i długopis. Mam nadzieję, że już założyłaś zeszyt ćwiczeń do podcastu Skuteczna w życiu i w biznesie. Karteczka, długopis i zapisujesz sobie tą jedną czynność, która doprowadzi Cię najszybciej do celu, do którego obecnie zmierzasz. I zapisz ją w takim zdaniu właśnie, co powinnaś robić, czy to codziennie, czy co drugi dzień i obiecaj to później publicznie. Niech to będzie Twoje ćwiczenie do wykonania. Jak możesz obiecać publicznie i co Ci to da? Będziesz miała więcej osób do rozliczenia Twojej aktywności. Może być to oczywiście rodzina, mogą to być znajomi, możecie nawet jakąś grupę wspólną stworzyć i możesz tam napisać, hej, słuchajcie, planuję po 12 miesiącach przebiec bez problemu 15 kilometrów, muszę jakoś zacząć, więc tutaj będę Wam wrzucać swoje postępy odnośnie aktywności fizycznej. Mam w planach trenować 3 razy dziennie, 3 razy w miesiącu itd., itd. I jeżeli masz taką grupę znajomych, która będzie zaangażowana w to, to będą też Cię bodźcować. Słuchaj, zrobiłaś ten trening, zrobiłaś dzisiaj jakieś kilometry itd., ale jeżeli budujesz na przykład markę osobistą albo działasz w mediach społecznościowych, po prostu nie budując żadnej marki, to możesz też taką obietnicę złożyć przed swoją społecznością, która, uwierz mi, bardzo szybko Cię z tego rozliczy, więc to jest zadanie na dzisiaj dla Ciebie. I chciałabym również Cię zaprosić, przypomnieć o drugim odcinku podcastu, mianowicie o odcinku, w którym mówiłam o samodyscyplinie i konsekwencji, jak ją budować, jak sprawić, żeby być właśnie takim sprawczym, samozdyscyplinowanym. I jeżeli opanujesz tą umiejętność, uwierz mi, że takie nie chce mi się, będzie tylko wspomnieniem z obecnego czasu.
Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę wielkiej, wielkiej skuteczności życiowej i biznesowej.